Witam Was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Kontynuujemy podróż za porządkiem. Dobra, wbijamy do chaty rybaka. Siema. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Dobra, jak to się skończy, to powiem Wam coś. Jak miałem problem z logowaniem. Trochę dziwny. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? A jednak. Co nie, do niego to nie będę mówić. Czy się będzie bał? Tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale... A ten talizman, no to... Ten medalion, to nie wiedzą, że wiedźmi? Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... Nikt palcem nie kiwnął. Nie wiem, co to wiadomo, bo by zaraz stracił. A dobra, gdzie ona jest? To było tak. Czekałem na nią w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a jej ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Płonące znaki? Dobra, ale ciekawe, jakie dokładnie? Czy to widzieliśmy? No, co to były za znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. A. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Coś chyba wpadł na jakiś pomysł, nawet było słychać. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie rychnie. Zimne wody mi zlały. A nie się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Kurde, jak oni to nieźle opowiadają. Bestia. Dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dobra, a to mi ciekawi. Pomagałeś. Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda, aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. No to nieźle. Sam bym się nie dziwię. Ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy. Czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. No i dobrze, podział w sumie. Zmieniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Ale próbowałaś, to jest najważniejsze. Jakiś czas temu na krzywuchowych moczarach spotkałem kobietę, która miała podobne płonące znamiona. To musiała być ona, pani Anna! O bogowie, jest na krzywuchowych moczarach! Tam widziałem ją ostatnim razem. Na wszystkie bóstwa znanego świata, teraz wiadomo, czyj to głos szeptał w ciemności. Wiadomo. Wiedźmy ją zabrały.
Musi się z nimi dogadała, znaczy pakt zawarła. Dlatego ją oznaczyły i zabrały jako swoją. Aha. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię. Postaram się. No, dokładnie. Czekać chwilę. A, to ten dzieciak mi psuł nawet. Dobra. Ale jakby lagi kliknąłem, żeby odpalić trochę wiatrak i jakoś się udało. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Czy jak ona wygląda? Kurde, taka kamerka, jakby ktoś mnie obserwował. I poczekajcie chwilę, bo aż mnie to lekko zdziwiło. Dobra, mikrofon, okej. Na wszelki wypadek patrzę, bo wiecie, lepiej poświęcić 5 sekund filmiku niż 45 minut mojego czasu na nagrywanie. Zamiast nagrać, załóżmy, 2 filmiki dziennie, to bym musiał 3 lub 4, z czego 2 i tak bym stawiał. Dobra. Zadania L? Nie. J. To jest co z różnicą, mogłem. Poszukiwania. Dobra, zobaczę, może coś. Nie. Nie, dobra. Poszukiwania w ogóle nie będziemy robić. Dobra, jak zwykle to nie patrzę, gdzie to jest. Tutaj? Nie, tu. Szybka podróż. Nigdzie. Dobra. Co chwilę mi się myli. A, to jest 10, dobra. No, to niedaleko, no to możemy. Dobra płotka, ono tu. A właśnie miałem z tym błędem. Ja mam automatyczne odpalanie się tego Wiedźmina na Gogu chyba. Tak to się nazywa. I tym razem prosił mi o hasło, jest myślę. Kurde, jakie to hasło? Myślę, może raku wbił i nie mogę się i prosi mnie o hasło, albo po prostu zmienił hasło, lub jakaś aktualizacja. Tam wpisuję byle jakieś, które pamiętam. W końcu się okazało, że. Dobra, koniec, kręcaj. W końcu się okazało, że za dużo haseł i nie mogę się zalogować. Co sobie myślę, dobra, pierdzielę, co najwyżej się raku zapytam. Klikam X, żeby to wyłączyć, i nagle piszę, jesteś zalogowanym. Bo po co się pytali o hasło? To ja po to się zastanawiałem tam z 10 minut, jakie to jest hasło. Tylko po to, żeby się zalogować. Bo już się okazuje, że to jakiś błąd. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzewuje groby. Żeby tylko. Na żalniku co jej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. O, to jest tak. Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co ja, głupi? Na potwory wiedźmin potrzebny. Mhm. Dobra. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. No. Nie gadajmy o Kasie. To jest niedaleko, więc po co koń, niech sobie odpocznie. Leń jeba. Leń zły. To się cofnąłem. Miałem skoczyć do przodu. A się zleśliznąłem, spoko.
Dlaczego ja zawsze wymyślam jakieś pojebane skróty? Nie. No. Liście spieprzać. Gule, dobra. Nie ma walczenia. Całkiem świeży, a cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. To ty chcesz się pięściami bić? Nawet nie wiem, który jest na nich. No. Nie pamiętam, czy pod jedynką, czy pod dwójką jest na nich. Chociaż... to jest różnica. I tak są dosyć słabi. Co mu przeciąłem? Dlaczego to się rusza? Czemu to tak skacze? Dobra. Krew, kula. Od razu w słoiku. Znaczy w słoiku, ale dobra, niech będzie słoik. Nie chcę mi się poprawiać. Znaczy nie lubię nawet zbytnio. Gule mogły wykopywać zwłoki. A mimo to się poprawię. Nie porwały dziecka ze wsi. Warto tak czy inaczej obejrzeć tę drogę. Dokładnie. Ale jeszcze jedną rzecz przeoczyłem. No. I o to chodziło. Jest coś tu ciekawego? Chcę tylko pewnie zapalić. No. Dobra, to tutaj jest, okej. A tu? Raczej nic. Dobra. To tutaj? Jumpnij. Mogę z rozpędu. A, tu na pewno z rozpędu. Dobra. A panie, takie buty, dobra. To trochę muszę pobiegać sobie, prawdopodobnie. Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Dokładnie. Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny, albo chociaż sprytny. Dokładnie. Chociaż rozumny, a sprytny, to może ma różnica z tym, jest, ale... chyba kość udowa dziecka. Aha, to wiemy, co się stało z dzieckiem. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. Ja to już wiem, po co mu czaszki. Baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. No i się jej udało. I zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz. I tam ją dopadnę. Coś mi się wydaje, że... skoro jest sprytna, to raczej powinna się skapnąć, że ktoś się podpieprzył. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Kłopoty grabarza, dobra, o. Podpieprzyłeś wszystkie, żeby się nie skapnęła. Że to ktoś zrobił. Dobra, to niedaleko, tam pokazuje mi w pizzu drogę, ale wolę na skróty iść. Dobra, tędy niech będzie. Damy radę skróty, damy radę. No. Jak zawsze. Oprócz tego, co było 5 minut temu. O, dobra. Siema. Jaka duża głowa, kurde. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki, niech wykopie własne. No i przyszło.
Ha, pudło. Żalnica. Bestiariusz, żalnica, ale... Irden? Queen. Czekaj, jak ona szpytna? Co ona ma w mordzie? Aż ich budzi. Dobra, nie chcę wiedzieć. Dobra, w końcu się kliknęło. Queen. A Irden? Hehe, pudło. Po co ją mam z magiczną pułapką spowalnić? A, już wiem dlaczego. Niby taka wolna, ale napieprza szybko. Nie, to tamtej krew. Trochę moja. No, panie, klikaj taba. Chciałem zobaczyć, jak to działa na nią. Poczekajcie sobie. Tylko załaduję, poczekaj sobie tekst 15 minut. Będę czekać, założę się, że tyle czasu skaczę tylko po to, żeby nie trafić. Ty, jest wolniejsza. Dajesz. Już myślałem, że ona będzie miała ten ostatni cios. Po walce trzeba medytować. No, dobra, króliki. Kurde, bym zabił te króliki, ale moje by się obraziły. Prawda? Czekaj, coś tam jest? Mi się świeci? A, dobra. No i po problemie. Dobra. Dobra. Dobra, cofam. Ja się dziwię, dlaczego ten razem nie chce jechać. Dobra, siemka. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Nie chcesz wiedzieć. Powiem delikatnie. Znalazłem je w leżu baby cmentarnej, a konkretnie w kociołku. Mam mówić dalej? Już żeście mi za dużo powiedzieli. Co z nagrodą? A nie zapomniałem, nie. Naści i dziękuję za pomoc. Bywaj. Nie, bo minę miał taką, że raczej nie chce się dowiedzieć wprost, co się z nim stało. Czekajcie, czy... O, niedaleko. Nie, kliknąłem L specjalnie. Wcale mi się nie pomyliło. Wcale mi się nie pomyliło, wcale nie miałem kliknąć J. Tutaj też było zamierzone. Dobra, tutaj. A nie musisz się tak śpieszyć, jest niedaleko. Nie tak szybko. Nie tak szybko, dokładnie.
Dobra, bo ciężko zobaczyć coś, musi zapalić. Tutaj czy gdzie indziej? Nie no, raczej tutaj. Kurde, jak ja nagrywam, to części kaszle nawet. Poznaję to miejsce. Czy to tutaj ta zabawa wchowanego była? Ty, tutaj. Co u nich? Siemka, halo. No może lepiej, że ich nie ma. Purchawka. To tamta wyglądała jak purchawa, więc może jednak jest. O, abym ominął. A to nie. No może i nie, może wzięły stąd. Dobra. Dobra, płotka, chodź. Tam się świeci. A, żeby włamywać, nie przyszedł. Bo sobie pomyślał, o, ktoś jest, nie wbijam do nich. Sprytne. Gdzie on spieprzył? Chodź tu. Miałeś przyjść do mnie. Miałeś biec do mnie, a nie ode mnie. No. Nie, płotka. Ciśnij dalej. Tam nic nie było. Nie musisz się bać. Dobrze, płotka się nie dusi. Dalej. Wierzę w ciebie. Płotka, schudnij. Poniżej. Okej. Dalej. Okej. Już znalazłem. Płotka, dzięki za pomoc. Ja tu byłem? Znaczy nie, może byłem gdzieś niedaleko. O, siema. Co za koleś? Dobra. Aha. Zero interakcji z nimi. Okej. Kurde. Kurde, przypomniało mi się, why? Dlaczego ja tu wbiłem? No wiedziałam, że tutaj byłem, ale wtedy tego kolesia w czerwonym nie zauważyłem. Tego konia jedynie, bo mi się coś przypomniało z nim. Ten glak. Mam wyższy poziom, ale rozwalony. Pancerz i myjecz srebrny. Dobra. Jak nie uda mi się, no to najwyżej spieprzę sobie. Dobra. Nieważne. Wiesz, szybko mam pomysła. A, ty, dobre. Dobrze, że wziąłem, żeby szybsze napieprzanie. Ty, jak ja go cisnę. Ty, jak on mnie ciśnie. Ty. Miecz, gdzie ty byłeś przez te lata?
Chodź tu, tchórzu. Powiedziała osoba, która spieprzyła. Dobra, jeszcze z tobą nie skończyłem. To znaczy, wtedy to też raczej napieprzałem. No może mniej niż teraz. Otycham je. Uciekaj, uciekaj. Tak zwany doskocz, przypieprz i odskocz. Teraz najważniejszy jest odskocz. Ha? No i co? Nie mów, że ja mam wolne. Czas na przerwę, czas na KitKat powtarzasz? Powiadasz? Ty, szuka mnie. Hop, hop! Aż se skuszy strzelę. Ale głupi ty, ja nie jestem, najpierw się podleczę, bo jak do mnie przyjdzie, to będę znowu latać jak idiota. Dlaczego się ten ekran buja? Kurde, słyszę spojrzenie, on patrzy na mnie, ja na niego. I kto pieczy zaatakuje? Dobra. Serio? Ale zasna walka. Możecie mi przypomnieć, jak ja walczyłem wtedy z nim? Ile razy zginąłem? I jakie słabe mu zadrapania dawałem swoim mieczem? Oho! A niby trudniej. Łatwe. Dlaczego to namierzało chwilę? Dobra, gin. Nie boję się ciebie. Jeszcze mi zabije. No. Po tylu latach. Godny przeciwnik. Raczej. Wtedy był godny. Teraz głodny. To się Geralt troszeczkę wkurzył na niego. Geralt, spokojnie. Dlaczego ja przeczytałem? Odbierz nagrodę od Mglaka. Znaczy, od niego tu ciężko by było odebrać coś. No chyba, że coś miał w kieszeni. Dobra, jumpuj przez kamień. Dobra. No, dokładnie. ZUS mi to wyjąłeś. Spokojnie, to trochę wody tylko. Nic nie zaszkodzi. Tak mówili. A nie, to niedaleko. Siemka? No, wreszcie zsiadł z właściwej strony. Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Ja, dzięki. Koń. On mnie troluje, ewidentnie. Miałem w poprzednim odcinku walczyć z tam... Trzy pojedynki miałem. O.
Wygraj mi gotowe kartę od barona. Tylko to mam. Ale to nie wiem, czy będę... Czy będę pokazywał to wam. Karty to raczej nie jest zbyt. To wiadomo. Dobra, czyli misja bez poziomu to wiadomo karcianka. Zobaczymy, gdzie to jest. Troszeczkę daleko. Dobra, to tu. Ty, czy ja tutaj byłem? Możliwe? Tempo, tempo. Dobra, i zrobimy tą misję. I może naprawię sobie zbroję i tak dalej, bo już miałem dwa odcinki temu. Tylko a to nie miałem czasu, a poprzedni odcinek no to chciałem, ale filmik był. Dlaczego ty nagle skręcasz? No co za troll z tego koleś, z tego konia. Płotka. Się kurde jeszcze dziwisz. Wieziaka za lipie? Ja początkowo za dupie myślałem, że... W sumie polska nazwa by była. A pamiętam to za lipie. Dolores, poczekaj. A niech będzie tyle. Dobra. O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową mi odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. No, mogę ci pomóc. Mógłbym się zająć z tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tak no, a jednak, jedno, pomocni, wiedźmini, a wszyscy mówili, że ham. Stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. O, dzięki, no już zapłatę już tam. Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. No, dokładnie. Nie płacz, dobra. Jak polazłam po chuj... Najlepszy sposób na to, żeby sprawić, że nie płakała, to po prostu zrobić misję jak najszybciej, tyle. Bez opieprzania się, płotka. A teraz kopyta, ciśniesz? Znajdź folwark rodziny Reardon. Skrótem płotka. Tylko płotka, jak mi znajdziesz jakiś inny skrót niż ja chcę, na przykład tutaj. Dobra, możemy się umówić, że to ty byś nie przeskoczyła. Bo płotka to ona, no. On to by był płotek w sumie. Dobra, musimy... Dobra, płotka, sam skręcaj. A tylko gdzieś nas wywiezie. Ty na serio, ona sama skręca. No w sumie prosiłem. Kurde, wiedziałem, że w jakiś moczary mnie weźmie. Nie, ja nie myślałem, że płotka nie spadnie.
się myliłem. Płotka, sprzedam cię. Jeszcze Geralt, wie, że tam to na tą to troszkę bardziej po lewej można złapać? Znaczy tak mi się wydaje. Geralt, tak walczyć z gryfami, a taki mały gałęzi nie potrafisz rozwalić. Dobra, Geralt. Walczyć z potworami, nie potrafisz się wpieprzyć na górę. Masz tyle kasy, a wziąłeś płotkę. Nie, to nie. Dobra, kurde. Przynajmniej... Chociaż fajnie by było, gdybym na drugą stronę przeszedł. Nie, tu się nie wpieprzy na 100%, bo się ześliznie. Albo nawet się rękoma nie złapie. Tutaj się wpierdziela, ale... No... Nie w... Weź dalej, zjeżdżaj aż do wioski. Nie. Wierzę przy tobą drzewo, no. A nie, już myślałem, że jest na dole, dlatego poszedłem dalej. Żeby jeszcze raz ją zawołać, żeby wyszła stamtąd, bo ona by się nie wpieprzyła na pewno. A tylko gdzieś jej skręcisz. Tutaj? Ty, ona skręca, kiedy ona chce, ale myślałem, że to ja. Skręcam, kiedy ja chcę. Na 90%, na 90% się słucha. 10% albo ma wyjebane, albo sama skręcę, kiedy chce. Bo ja klikam W, żeby jechała. Czyli wiadomo, do przodu. Czyli tam, gdzie kamerka pokazuje. A nasza sama nawet skręca. Dlaczego nie mogę już nawalczyć na koniu? To było spoko. Dobra. Panika też tak, też taktyka, ale no bez przesady. A tylko już jak kaszle, tak? Czy tak szybko chciałem powiedzieć coś tym duchowi, że jeden przycisk kliknął. Teraz to przychodzisz, tak? Dobra, płotka. A, zabij potwór. Gdzie ma potwór? Prosili, żebym cię zabił. Ale to jej wszystko, czy co? Ale to nie potwór, to upiór. Dobra, walcz. Dobrze mu dobrze jemu powiedziałeś, dobra, niech będzie. To 3. Dobra. Potrzebuję klucza. Dobra, nie będę tutaj nic brał. To nie w moim stylu od dzisiaj. Dobra, skrótem? Serio? A, dobra, już spadłeś. Taka mini pauza w spadaniu. To mają tylko wiedźmini, żeby nie zginąć. Dobra. Nie ty. Koń. No już. Dobra. Czekajcie, może coś
tu coś ciekawego będzie. A, jest. Znaczy, zauważyłem coś tutaj, że tutaj jest, ale nie zauważyłem, że na dole. A, dobra. Tylko z wiedźmińskimi zdolnościami. Muszę, jedynie to mogę. Nieważne, nawet jak już to wykryłem, nawet jak mi dalej jest no to na czerwono, to mogę tylko z wiedźmińskimi zdolnościami. A, zapomniałem jeszcze o tym. Serio, ja się cieszę, że mam tamto dobre. Miecz srebrny, no okej. Panie, kurde. 236, a teraz 407. Kogo ja okradłem? Bogacza? Znaczy nie no, bogacz bym nie miał czegoś takiego. Albo raczej wątpię. Co ja to tam dostałem? To. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Może coś na serio znajdę ciekawego. A, czekaj. Miałeś tam przecież się wpieprzyć. Jaki miecz, kurde, fajnie wyglądają oba nawet. Dobra, wiem gdzie jest płotka. Dobra, to spadamy. Może się jeszcze tutaj rozejrzę? Tak dla pewności. Trzy tylko zabiję, więc... Coś mi się wydaje, że przynajmniej jeszcze powinny być dwie. Nie gadaj, że to nie ten kucyk. Dobra. To pokazuje wpis daleko, tak? Tak. Tam są dwa. Aha, panie, żeś podniósł? No, idź do niej. Taś, taś. Ale z niej duch? Siema. Nie, no panie. Kurde, teraz to miecz masz niezły. Dobra, co tu jeszcze jest? Dobra, może to niezbyt. Dobra. No, nawet nie dotknął, a jeszcze raz się otworzyły. Wróć do dole. Dobra, wrócę jeszcze. Czemu nie? Można się tepnąć. Nie. Płotka szybciej, no. Dobra. Nawet nie wiedziałem, że jest taki gruby Geralt, że się przez to nie przeciśnie. Miałem już kończyć z 2-3 minuty temu, ale pomyślałem sobie, dobra, dokończę tę misję. Bo to kiepsko było. Ale widzę, że jak są przeciwnicy, to on niech, płotka nie chce tam skręcać zbytnio.
O, i tutaj akurat dobrze wybrałaś płótko, ale czasem tak się załamuje, jak on skręca. Czasem na tej drodze trafi skręcić. Nie, no właśnie teraz szybciej. Ja już myślałem, że utknęła. O fuck. Za nisko wbiłem. No. Dobra, złaź, złaź. Dobra, wołaj potkę. O, zajebiście. No, teraz to przybiegłeś. No, to będzie szybciej. Ale nie. Kto mówi, że bezpieczniej? Właśnie nikt. Dawaj. Dlaczego mi się wydaje, że ten bym wbił? Tak się długo wbijałam, że tamten niewieś już mógłby sobie talerz przygotować, żeby mnie wpieprzyć. Dobra, Geralt, ty tym razem pobiegasz, bo to 100 metrów tylko, nie dziadu. Dobra. Czekajcie. Drzwi nie! Czemu mnie strollowałyście? Przeczytam sobie. Dobra, nie chcę mi się już. Już się znudziłem. Czekaj, to ta. Wróciłeś. Co z moim domem? Ja tylko Jestem pięciu. bezpieczny. Czterech. Dziękuję. Co? To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Nie, Bram. może ktoś ją ukradł. Możliwe. Tyle lat minęło. Ale poszukaj dobrze. Innej nagrody nie mogę ci zaoferować. Tak zrobię. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Czekaj, nie ma tego zadania, dobra. A nie, chcę mi się szukać, dobra, tam. Tak podpieprzyłem tam to, co mogłem, więc mi się wydaje, że jednak to była dosyć dobra zapłata, ale żeby nie przedłużać, a więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie, nara.